Jak to wygram, to będę miał chyba, nie wiem ile będę miał tych punktów, ale startujemy. Bardzo dużo podejrzewam. O kurde. Jak się uda uciec jeszcze z tego pościgu, to myślę, że dalej będziemy obławę cisnąć. Do skutku. Dobra, lecimy. Fajny klimacik tych wyścigów tutaj, nie? To już jest konkret. Tam widzicie, stał sobie skyline na poboczu, na masce siedziała sobie laska. Dobra, trochę oberwałem tego policjanta. Jeszcze mamy jedną naprawę, więc wykorzystamy ją, jak już będzie ciężko. Kurde, od razu śmigłowiec. Może być ciężko. Jedynka tam pojechała. O, śmigłowiec. Uwaga od przodu. Mało nas, miejcie tyle patroli, ile możecie. O nie! Ajajajajajaj! Naprawa mi się zużyła. Oh shit, taran. Uuuu! Nie! No, what the fuck? Czemu? Oh my god, 77%. Naprawa mi się zużyła, po tym pościgu lecę już na chatkę. Ach, cholera. Nie chciałem przez tą stację przejechać. Leciutko mi samochód zahaczył i lipa. No ja pierniczę. Nie może tak być. Niedobrze. Nie zdobędę tej części fajnej. Chyba jeszcze raz pojadę tą obławę na poziomie 5. Kurde. Ale lipa. Tak zdupiło. Ale czekaj, otrzymałem część do auta. Dobra. 663 tysiące punktów reputacji. Nic no. Ryzykujemy? Co my tu jeszcze możemy zrobić? 12 tysięcy. 3 tysiące. Jakieś takie wyścigi może w okolicy, żeby sobie myknąć. No, policja coś tak...
20 tysięcy. 10 tysięcy. Dawaj, jeszcze tamtego pojedziemy. Nie, 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 jedziemy na następny wyścig. Tam mi się pokazał jakiś ten komunikat, że dostałem niby unikalną część. Ani Shadow, pierwszy są. Sprawdzę w internecie, czy nie ma jakichś wyścigów. Nie, jedziemy jeszcze jeden, zaryzykujemy. Jeszcze jeden wyścig pojedziemy, bo ja mam jeszcze jedną taką ukrytą naprawę. Mam taką naprawę, która jest z umiejętności i mogę sobie o połowę chyba samochód ulepszyć, czy coś takiego. Jedziemy, jedziemy. Będzie trudno, ale powinniśmy dać radę. To jest zwykły wyścig, już nie obława. Może nie będzie tak źle. Może uda się do... Ej, spróbujmy do miliona. Spróbujmy sobie do miliona walnąć, he? O ile zakład, że teraz cię złapią. Źle się skończy. Zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampejna, ale ryzyko jest duże, naprawdę. Jak teraz mnie złapią, stracę wszystko. Podejrzewam, że całą kasę mi nawet zabiorą, nie wiem. To jest w końcu auto z Most Wanted, nie? Muszę się teraz skupić na tym. Bo tu jest... Tu już nie ma żartów. Tutaj policja na kilka hitów może cię rozwalić. Jak uderzysz w tarana, to... Praktycznie koniec od razu. A widzieliście, tam trzy tarany jechały. Plus jeszcze do tego dochodzą kolczatki. No może być grubo, krótko mówiąc. Ale póki co policji nie ma na tym wyścigu, więc wydaje się, że są spore szanse, żebyśmy jeszcze raz sobie pojechali tą obławę na poziomie 5. Ja powiem, że bardzo dużo teraz tych punktów dostanę. Naprawdę. Dobra, i tu będziemy mieli chyba ostatnią prostą. Muszę uważać na każde zderzenie teraz. Zobaczmy, co tutaj teraz mamy.
4 tysioki, z przodu jest policja, 6 tysięcy. Ej, nie ma tej obławy teraz. Na poziomie 5. 4 tysioki. 13 tysioków. A jest ten wyścig co za 30 tysięcy? 15, 23. No nie ma. 14, to ten za 23 chyba był najkorzystniejszy. A tu mamy coś? O, 27, haha. 30, tylko że na drugim końcu mapy. Nie, no to już niezbyt chyba. Trzeba by do garażu skoczyć, nie? Patrzcie, ile tu policji jest. Ja jestem w tym miejscu. Tu jest policja, tu jest policja. Dobra, to chyba chodźmy do garażu najbliższego, nie? Pojedziemy sobie do garażu. Zdeponujemy to wszystko, kurde. A pójdziemy sobie na nas... O kurde, dobra. O, skąd się tu śmigłowiec wziął nagle, nie? To jest ciekawe. Dobra. Jak ich tu szybko zgubić, bo oni będą teraz na grubo lecieć już. Spróbuję im zwijać, gdzieś się schować. Teraz korwety przyjadą, więc będzie ciężko. Czekaj, tutaj jest jakiś parking chyba, czy coś takiego. Spróbuję tam się schować. Taran gdzieś. Chodźmy na stadion. Tutaj. No, to nie pomoże, bo kurde... Już kurwety mnie gonią. Oh, shit! Dobra, naprawiłem furę. Macie szczęście. Wsparcie już wkrótce. Dobra. O nie, gdzieś taran jedzie. Z przodu, dobra. Robimy hopę tutaj. Wiem, gdzie im uciec. Nie mogę tylko zwalniać, bo... teraz pojedziemy cały czas prosto tą drogą. Taran jedzie, okej. Woo! Ale wyskoczył. Jak się wystraszyłem. Tak, jedziemy na tory. Goni mnie kurwetta. Dobra, 200 km na godzinę. Hop. Jesus. Dobra, śmigłowiec będzie mnie tu przez chwilę widział. Dopóty paliwo mu się nie skończy. A nie, okej, zniknął. Nieważne. $776 000. Helikopter sobie poleciał, zobaczcie. Ale patrzcie, jak szybko, nie? Jak szybko mnie zaczęli gonić. Jak szybko udało się ich zgubić. Dobra, wiecie co, to jest zbyt ryzykowne, bo oni naprawdę potrafią raz cię uderzyć i prawie pół zdrowia ci zabrać z samochodu. Zobaczmy. Wow, masz 17. 400 tysięcy zarobiłem tutaj na tym? I uwaga,
Kurde, 5 poziomów wbiłem, prawie 6. Nieźle. Dobra, zobaczmy, nowe samochody. P1-ka, LaFerrari, Vulcan, P1 GTR i tyle. No, było grubo. Turbosprężarka odśrodkowa elitarna, chłodzenie elitarne plus. O kurde ty, co to są za części? Elita plus, o jak to będzie teraz cisnąć. Ja pierdziut. Ładujemy wszystko do tej BM-y. Cyk. A czy kupię te części, najwyżej wymontuję je i potem wsadzę do innego samochodu, nie? Ale już mam odblokowane. No i prawdopodobnie dostałem też jakieś inne te części. O kurde, tutaj mało hajsiku się zarabia na tym, w nocy, no praktycznie wcale się nie zarabia. Ale w dzień tam sobie pozarabiamy, nie? Tutaj mamy tak, super jeździ ta BMA już. Kurde, jeszcze mu lepszy dzień, a teraz nie wiem jak ona będzie ci, chyba 400 na godzinę będzie jechać. Nie wiem. Kozak, naprawdę kozak. Dobra, ale moment, bo weźmy sobie te wyzwania dzienne. I jeszcze jedna rzecz. Bo ja tutaj dostałem jakieś części. Nie wiem gdzie je sprawdzić. Są jakieś te elitarne, ale to są te co kupiłem, prawda? Tak patrzę, czy coś tutaj będzie. Super. Części jakieś, ale tu są jakieś tam słabiaki chyba. Nie wiem, nie wiem co to za części mi się teraz tutaj odblokowało. Chyba, że to jakieś może z wyglądu. A czekaj, a może to są jakieś efekty? Na przykład kolor nitro? Nie, dym spod opon? Nie. Neon? Też nie. Pneumatyka? Nie. Ani klakson żaden? Tutaj nic. Nadwozie? Tutaj też nic chyba, nie? Także nie wiem co mi się tam... Wow. Czekaj, bo mi się odblokowały nowe silniki do BM-ki. Posłuchajcie. A nie, to nie do BM-ki. V12 mi się do jakiegoś samochodu odblokowała. Nieźle. Nie wiem, czy to jest maksymalny poziom już? Kurde, ale było grubo.